Myślę, że jeżeli chodzi o warunki, to wydaje mi się, że cały wachlarz jest tak naprawdę, bo zaczynamy w miejscu, gdzie jest 100% sucho, poprzez wilgotny, mokry asfalt, na którym leży dużo wody, przejeżdżając też przez szczyty, na których jest śnieg, 100% śniegu leży, szczególnie na łączniku, no i kończywszy znów na suchym, także naprawdę, no, opona będzie tutaj kluczowym argumentem do wygrania. Teraz już usłyszałem. No, dobrze. Chyba szlak mi nie odczuwa. Thank you.
8 miejsce, które wywalczyliśmy. Czułem cały czas oddech Marcina Gagackiego, który bardzo cisnął. Dużo ciężej się ucieka niż się goni. Nie ustrzegliśmy się jakichś błędów, które mogły się dla nas skończyć definitywnym końcem rajdu. Całe szczęście utrzymaliśmy się na drodze i jechaliśmy dalej. Czy dzisiaj nie było szkolnych błędów, o których rozmawialiśmy? Nie było szkolnych błędów, ale też się nie wystrzegłem jakichś tam malutkich błędów. Muszę jechać. Na miejscu drugim w klasie R3. Prosimy także do nas pana Janusza Kistele z firmy Mercedes-Benz Frączek. Prosimy pana Janusza o wręczenie pamiątkowych pucharów dla tej załogi. Wspaniały występ tej załogi w tym trudnym rajdzie, jakże trudnym rajdzie. Jak duża jest radość z mety. Duże gratulacje. I odbywało się tak, że mi jesteście bardzo zadowoleni. To był trudny rajd. Tak, zdecydowanie trudny rajd. Wiem, że mogę być monotonny, jeżeli powiem, że był najtrudniejszy w moim życiu, ale taki był naprawdę. Wczorajsze odcinki były bardzo ciężkie. Dzisiaj nie było dużo łatwiej, bo musieliśmy uciekać Marcinowi, a bardzo cisnął. Zdecydowanie wolę gonić niż uciekać. Także bardzo się cieszymy. Aby kolejny rajd był łatwiejszy, a wam jechał się jeszcze lepiej. Cieszy meta. Siwe włosy się pojawiły, tak? Trzy siwe włosy, proszę Państwa. Trzy siwe włosy to niedużo. Gratulacje i trzymajcie się. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękujemy załodze Nowocień Jakubowski. Gratulujemy im sukcesu na trasie 41. rajdu świdnickiego Krause. A teraz, drodzy